Serwus dziewczyny, chłopaki. Witam ponownie. Ta sama koszuleczka, bo w sumie pomyślałem, a czemu nie, jak nagrywasz, to może w tej samej. Ponowny zakup zrobiłem w militaria.pl. Może to nie jest najtańszy sklep, ale da się znaleźć bardzo fajne rzeczy, naprawdę w dobrych cenach, bo akurat teraz też znalazłem produkt, których u nich jest też najtaniej, bo wiadomo, w każdym sklepie są drożej, taniej, ale jak się dobrze szuka, to się znajdzie. Ale w militaria.pl jeszcze zarejestrowałem, mam dodatkowe punkty, zbieram zakupowane rzeczy, które mi obniżają jeszcze cenę, więc warto do nich dołączyć. Może akurat wy coś tam znajdziecie ciekawego dla siebie. Mnie akurat do tego przekonało, więc zrobiłem drugi zakup. Tu mamy tym razem dużo większa, cięższa paczka. O, tu duża, jak widzicie. Większa niż A4. I tu są dwie rzeczy. A jakie? Dobra, zdradzę wam. Tu jest coś do samoobrony, a druga rzecz coś, może nie do samoobrony, chociaż też by się nadawała, ale bardziej do pracy na przykład w naturze, w obozowisku i tak dalej. A co? Zaraz zobaczycie. No to zabieramy się za drugą paczuszkę z militaria.pl. Ciekawy jestem, jak to na żywo wygląda. O, elegancko. Też porobimy sobie jeszcze. Żegnicą tutaj jest. O. Mam nóż taktyczno-wojskowy, ale do survivalu czy do pracy w obozie na pewno się przyda. Odkleję sobie tą meteczkę. O. Zrobimy sobie zbliżenie. Tu mamy rękojeść. I co jest na niej napisane? Glock. Tak, tak, dokładnie. Skojarzy się to z pistoletem. I zarówno pochwa, jak i rękojeść jest wykonana z takiego samego materiału jak pistolety Glock. To jest bodajże wykorzystywany w austriackiej też armii. To ma takie zapięcie. Dosyć nietypowe, bo w tym miejscu podważamy trochę do góry i wyciągamy z pochwy. Tu będzie na pewno też sygnatura. Dbajmy, jak mam większe zbliżenie, trochę światła. O! Jest. Austria. Glock. Model 81. A u góry jest nad Austria Made in, czyli Made in Austria Glock model 81. To ma taką piłkę. Ona raczej nie służy do cięcia, przecinania czegoś, ale mi się wydaje, że to może służyć nam do na przykład, jak chcemy rozpalić ognisko, o, i wtedy możemy sobie na przykład na takim drewnie chrobotać i mieć kawałki drewna, takie opiłki, znaczy opiłki są metalu, jak coś w rodzaju trocin czy coś takiego, takie kawałki, żeby można było sobie wziąć na rozpałkę. On jest tu zakończony podwójnie, jak widzicie. O, teraz będzie lepiej widać. Tu mamy ostrze. Formalnie nożami się nigdy nie zajmowałem, więc wam nie powiem za dużo, ale zobaczcie, jak to jest właśnie zrobione. No i mamy to, co wspomniałem, rękojeść, całość. Tu jest otwór z jednej i z drugiej strony. Można by sobie sznureczek przewieźć czy coś takiego, żeby można mieć go przy sobie. I tu jest ciekawa rzecz. Dosyć. Mianowicie ten element służy nam to do otwierania butelek, kapsli po prostu. Ale też fajnie ochrona z jednej i z drugiej strony. O, sobie tak. O. Trzyma się, powiem wam, solidnie. Do pracy tu mogę sobie kciuka przytrzymać, jakbym chciał sobie coś dziobnąć, na przykład wyskrobać, dziurę zrobić. Też osłona, jak coś uderzymy tu. Dosyć gruby, bo ma 4 mm tutaj grubości. Kawał solidnej stali.
jest zabezpieczone, bo to jest tłuste. Jest, powiem wam, że nie chcę sprawdzać, ale jest ostrawe. Jest ostrawe, zbliżmy sobie jak najdalej się da, najbliżej znaczy. Zrobimy światełko, o widać już ostrze. Powiem wam, że to mój pierwszy nóż w życiu, kupiony taki do prac obozowych. Ogólnie pierwszy nóż, bo nigdy go noża sobie nie kupowałem. I wstępnie bardzo solidne wrażenie robi. Naprawdę bardzo solidne wrażenie robi. Trzyma się go naprawdę przyjemnie. Mam już troszkę śliskie ręce od tego oleju, czy czego tam się tam służy do zabezpieczenia. I trzyma mi się go dobrze. To mi się podoba. Nie tylko, że do kapsli, ale tak trzyma się solidnie, będzie mi zabezpieczać. Trzyma na dwa palce. I no, co tu dużo mówić. Sprawdzę go w działaniu i wam powiem, jak to wszystko działa. Jak się nim, na przykład, aporuje w drewnie. Bo kroić pomidora pewnie też mogę. Taki. No, ale zobaczymy. Pochwa. Patrzmy ją z bliska. Jest dosyć ciekawa, bo to jest plus i minus. O, tutaj widzicie ten element. Tu. O, służy nam do zapinania to paska. I nie musimy paska odpinać, żeby go zdjąć. Przekrzywiamy sobie. O, zapinamy w ten sposób. Jeszcze raz pokażę wam. O, bo z kamery mi uciekło. Idziemy tutaj na bok. O, i mamy odpięcie. Możemy sobie go przypiąć nie tylko szybko do paska. Na przykład możemy przypiąć sobie go do koszuli, bluzy, plecaka. Wasy symboli i tak dalej. Więc raz, dwa, bierzemy, zaciskamy i po robocie. Ona jest cała z kompozytu. Ma tutaj otwór, żeby woda wylatywała. No i co tu już mówić o pochwie? No, ten zaczep jest taki nietypowy. Ciekawe, czy się będzie wyrabiał. O. Zobaczmy, bo z dwóch stron. O, nóż nieważne jak wkładamy. Widzicie, tu jest taki otwór na to zapięcie, tu i tu. Tak samo tu nie przeszkadza, lewa czy prawa strona. Będzie nam wchodzić zarówno tak, jak i tak. Czyli możemy sobie go złapać lewą, prawą stroną, czy leworęczny, praworęczny. No i wciskamy go sobie, zbliżymy, o. Tu, klik. I nam się trzyma i nie wypadnie. Możemy naprawdę mocno to robić. I nie wyciągniemy, nie zgubimy go po prostu, tak? No to zobaczymy, jak się spisuje, bo wygląda naprawdę solidnie. Jedną ręką też da się. Pyk. W sumie powinno być jedną ręką. O, tu. Tu mamy. O, dokładnie, kciuk. Kciuka wkładamy. Może zbliżenie zrobię. O, będzie mi wygodniej, będę się napinał. Tu wkładam kciuka i wyciągam nóż. O, klik i jest gitara. Zatem z zakupu wstępnie, patrząc po solidności wykonania, po tym jak to wygląda, po wykończeniu, że nie ma żadnych zadziorów nigdzie, naprawdę podoba mi się. A, tu jeszcze mamy do przewiązania tak samo, czyli na przykład możemy przewiązać sobie do, jak mam przy pasku, do nogawki, jakimś rzemykiem czy czymś, żeby nam nie latało podczas, nie wiem, jak biegamy, kucamy, chodzimy, czołgamy się, czy co tam robimy z nim. Więc naprawdę solidne. Solidne. Zobaczymy, jak to będzie.